po zakończeniu 29. międzynarodowego turnieju bokserskiego imienia Feliksa Sztama w Warszawie rozmawiamy z Wiesławem Rutkowskim, szkoleniowcem naszej kadry narodowej, mężczyzn, srebrnym medalistą olimpijskim z Monachium. No myślę, czas na podsumowania występów naszych kadrowiczów. Dwa zwycięstwa, mogły być lepiej? No po prostu jak się zdobywa dwa, jakby się zdobyło jeden, by było lepiej. Chcieli, żeby było lepiej, teraz też, żeby było lepiej. Oczywiście nie jesteśmy jeszcze do końca zadowoleni, ale widać, że coś się ruszyło. Ci chłopcy chcą boksować, są ambitni, nieustępliwi. Uwierzyli po prostu, żeby jeszcze troszeczkę by, no powiedzmy, nie może Polskie, tylko Ministerstwo Sportu pomogło, żeby mieli jakieś kadrowe, bo oni normalnie nie mają żadnych pieniędzy, a mają rodziny. Także mobilizować ich do pracy, jeśli wiedzą, że tam jest w domu dziecko i żona, która nie ma co jeść, to jest trochę trudno. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o tych kilku zawodników, którzy razem z trenerem Michałem Nowakiem opuścili zgrupowanie kadry w Ostrołęce? Oni będą brani pod uwagę, jeśli chodzi o turniej kwalifikacyjny w Trabzonie? Dla dobra boksu w ogóle jeszcze przed nami jest, powiedzmy, ten turniej w Turcji, właśnie kwalifikacyjny. Ja nie chcę ruszać tego tematu. Mnie tylko jest żal, że kto chce, to pisze i pisze, co chce. Jeśli zawodnik młody, znaczy trener powołany jest na kadrę i pierwszego dnia już wszystko wie i chce uczyć trenerów kadry i wgląd mieć do dokumentów treningowych, no to chyba to jest fał. I namawianie normalnych zawodników, żeby wyjechali, oczywiście tylko z Poznania, bo dzisiaj oczywiście przy całym delegacji, przy całym zarządzie PZB Michalus powiedział, że był kierowany, nie jego to decyzja była. A jeszcze namawianie drugich zawodników, żeby wyjechali, to jest fał, brzydki, naprawdę. Ja uważam, że tyle lat ten bok był na czołowym miejscu, ale byli ludzie po prostu zjednoczeni, a teraz jest tylko jakieś podgryzanie, jakieś wybory prezesa, nie wybory, to kosztem trenerów trzeba obalić czy coś w rodzaju. Jest to brzydkie, wydaje mi się. Ale jak jest z tymi zawodnikami, bo wiemy, już tam dzisiaj mówił trener, prezes Rybicki, że Dawid Michalus rzeczywiście przeprosił i on będzie brany pod uwagę, ta reszta też, czy oni są wykluczeni? Po prostu ja się na zawodników nie obrażam i Michalus dzisiaj przyjechał, przeprosił w imieniu całym zarządzie i oczywiście będzie powołany, ale uważam, że pozostali zostali nagane, bo za zawodników nie można mieć pretensji. Są to młodzi ludzie, całe życie jest przed nim i dlatego trzeba trener, który jest trenerem nie tylko po prostu od boksu, tylko jeszcze jest wychowawcą i oni o tym zapominają. Pan ma kontakt w tej chwili z tymi zawodnikami już poza, mówimy o innych niż Dawid Michalus. Ma pan kontakt też z trenerem Michałem Nowakiem, czy rzeczywiście tego kontaktu w tej chwili nie ma, nie ma żadnej mediacji? No chcę powiedzieć, że Nowak, trener, wiceprezes do spraw sportowych, zrezygnował z zarządu już, to podejrzewam, tylko tyle, że na przykład on był wiceprezesem do spraw sportowych, ale na przykład ze mną ani z Czesławem nie miał żadnego kontaktu, a powinien mieć. Jeśli myśmy byli na Mistrzostwach Polski w tej chwili 5 dni i nie miał czasu z nami usiąść na 5 minut w ogóle i porozmawiać, a prosiliśmy go, żeby zrobił po prostu z trenerami spotkanie i z nami, to nie miał czasu. Przecież my nie zrobimy spotkania z trenerami na ulicy, prawdaż? A on był gospodarzem. I dlatego mi jest przykro, żeby, ja wydaje mi się zawsze, że dyskusja jest, powiedzmy, dorosłych, to jeden powie, drugi może zaprzeczyć, coś w rodzaju, ale jeden tylko pisze na właśnie, a wszystko przyjmuje, powiedzmy, czy tam papier, czy ewentualnie ktoś tam, czy magnetowid, no to jest to przykre, naprawdę. A ja nie chciałem dla dobra, powiedzmy, boksu, bo za długo jestem w tym boksie i żeby tam, powiedzmy, zawodnicy brali udział, czy coś w rodzaju. Przecież oni wszyscy później napisali przeprosiny. Pytam się, po co to było? Przecież jeśli trener ma autorytet, to powinien powiedzieć, macie tu zostać i trenować, a jak on się czuł może obrażony, powinien wyjechać. Tylko chcę panu powiedzieć jeszcze raz, co można wiedzieć o treningach i o w ogóle o wszystkim, jeśli jest po jednym treningu to zrobili. W każdym razie do turnieju w Trabzonie mamy 3 tygodnie, może nawet niecałe. Kiedy możemy się spodziewać tej ostatecznej decyzji, jeśli chodzi o powołanych na ten? Już jedziemy w sobotę na obóz do Wisły. No i tam powiedzmy, no, ponoć prezesa Jurka Rybickiego się pytałem, jesteśmy bardzo blisko zresztą, to sponsorzy mają tam sfinalizować 2-3 zawodników, to myślę, że pojedzie tam do 6 zawodników. Chciałbym oczywiście, żeby niektórzy mają szansę, powiedzmy, w tych kategoriach wagowych, to oczywiście pojadą, bo ministerstwo
sportu finansuje tylko 3 kategorie barwowe. Pozostałe musimy znaleźć sponsorów. Zresztą wiecie, że jest bardzo ciężki czas dla sportu. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o tę decyzję, to już w sobotę, w momencie, kiedy ta kadra zbierze się jeszcze na zgrupowaniu, tak? Wtedy nie. To jeszcze po obozie zostanie normalnie, tam jeszcze będzie rywalizacja, bo niektórzy jeszcze po prostu mogą rywalizować sobą i po tym obozie dopiero ogłosimy skład. A jakie oczekiwania przed turniejem w Trabzonie? Bo mówi się, że kobietom na Mistrzostwach Świata łatwiej będzie zdobyć te kwalifikacje. Pan wierzy w jedną, dwie kwalifikacje mężczyzn? No chciałbym powiedzieć, że objęliśmy tą kadrę 6 miesięcy temu. Jest trudno coś zrobić, coś zmienić. My zmieniamy, ale nie zapominajmy, że ci chłopcy normalnie nie mają żadnych punktów. I tam, gdzie pojedziemy, czy na Mistrzostwach Europy, czy świata, to są rozstawiani wszyscy zawodnicy oprócz naszych i oni trafiają od razu na lepszych zawodników. Może to nie jest tłumaczenie, ale od razu mistrza się nie zrobi. Trzeba popracować przynajmniej 2-3 lata. W każdym razie chyba na pewno można powiedzieć, że przeciwnicy w Turcji będą jeszcze dużo trudniejsi niż ci tutaj na turnieju imienia Feliksa Sztama. No i trzeba powiedzieć chyba jasno, że będzie o kwalifikację trudno. Czy będą lepsi, to nie wiadomo, prawda? Bo tutaj to byli, powiedzmy, jeśli Ukraina, czołówka i Rosjanie, to wydaje mi się, i Niemcy, i Turcy, to były pierwsze składy, były. Także to są najlepsi przodujące w ogóle zespoły w Europie. Także i też sobie tu niektórzy dawali radę. Także jestem wielki optymistą, ale będzie bardzo trudno. A jeśli chodzi o kwestie sędziowania w Turcji, też sporo zawodników, obserwatorów wypowiada się tak, że sędziowie mogą sędziować na korzyść gospodarzy. Pan się tego trochę też obawia? No po prostu sędziowie jest tak, jak wszyscy widzieliście. Tutaj zresztą była walka Marszczyka też z Kazachstanem zawodnikiem. I powiedzmy, no można mieć pretensje do tej trzeciej rundy. Jak był atakujący, w ogóle zdecydowanym zwycięzcą Marszczyk tej trzeciej rundy i też przegrany punktem. I w Turcji też może być podobnie, tak? Ja nie podejrzewam. To wiemy, że sędziowie, tak samo jak i sądy są niezawisłe, tak samo i sędziowie są sprawiedliwi. Także nie chciałbym mówić jednoznacznie, że mogą nas skrzywdzić, ale zobaczymy. Tak kończąc, wierzy pan w pierwszy po 20 latach medal olimpijski? Pierwszy od medalu Wojciecha Bartnika w Barcelonie? Po prostu nasz cel jest, że na początku, żeby się zakwalifikować w ogóle. A jak się zakwalifikujemy, wszystko zrobimy. Bo zobaczcie, byliśmy na Polski na obóz, z obozu na Sztama, ze Sztama jedziemy do obozu do Wisły i pracujemy ciężko, naprawdę. Robimy wszystko, co nasze mocy.